Tuż po 11 organizatorzy referendum nieoczekiwanie zwołali konferencję prasową. W ostatniej chwili doniesiono głosy zebrane przez pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Jest 52 tysiące podpisów łodzian. 52 tysiące to za mało, żeby komisja wyborcza ogłosiła referendum. Organizatorzy liczyli jeszcze na to, że do godziny 15:30 uda im się jeszcze zebrać brakujące głosy. Działania części Platformy Obywatelskiej skupionej wokół Hanny Zdanowskiej mające charakter korupcji politycznej spowodowały, że nie wszystkie podpisy dotarły do komitetu organizacyjnego. Wojciech Bednarek poinformował też o tym, że głosy będzie można jeszcze donosić przez 14 dni. Jednak dyrektor Komisji Wyborczej w Łodzi zdementowała te informacje. Jeżeli będzie mniej niż te 10%, no to będzie musiał odrzucić wniosek o referendum. Na razie Hanna Zdanowska może spać spokojnie, jednak jakie będą polityczne koszty ostatnich miesięcy, to się dopiero okaże. W czwartek rozpoczyna się kolejna zbiórka pod wnioskiem o odwołanie Hanny Zdanowskiej. Błażej Kronic, Wydarzenia. 15:30. Na dziedzińcu Urzędu Miasta zgodnie z zapowiedzią pojawili się inicjatorzy referendum o odwołanie prezydent Zdanowskiej. Przynieśli zapowiedziane listy z podpisami, by złożyć je na ręce komisarza wyborczego. Nie mamy. W tych podpisach są jakieś wady, a w tych podpisów byłoby wystarczająca ilość, no to wtedy byśmy mogli Państwa wzywać do poprawienia, do uzupełnienia poprawienia wad. Natomiast jeśli tych podpisów jest zbyt mało. Zbyt mało. Absolutnie nie ma co tutaj owijać bawełnę, bo jest naszym zdaniem 52 tysiące, coś koło tego jeszcze ludzie nam donosili po prostu w związku z powyższym, no jest to co najmniej o 6-7 tysięcy. Za mało. Kilka minut zajęły dywagacje na temat składać czy nie składać wniosku o referendum. Przepisy są jednoznaczne. Przepisy, przepraszam, przepraszam. No wszyscy się też uczymy, tak, proszę oczywiście. O wyrozumiałość. W tym wypadku nie będziemy urzędowi dokładać pracy przy liczeniu, będziemy chcieli przekazać tylko te podpisy Państwu, tak żeby one były w miejscu bezpiecznym, żebyśmy się wywiązali ze swojego obowiązku, tak, bo to jest... wyciągnęliśmy w stosunku do łodzian przede wszystkim i ten obowiązek my w tym momencie spełniamy. Tak. I rozumiem z Państwa wypowiedzi, że Państwo nie chcą składać wniosku, tylko same podpisy. Nie składamy wniosku, bo jest ich niepełna, wymagalna liczba, niewystarczająca. W tej sytuacji inicjatorzy referendum musieli jeszcze złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające, że jedynie przekazują głosy do Krajowego Biura Wyborczego, nie składając jednocześnie wniosku referendalnego.